Warto było tyle jechać? Tak, chodźmy szybko! Jesteśmy niecałe 2 godziny jazdy i 100 km od Warszawy, w miejscowości Dębin, gdzie znajduje się Muzeum Sił Powietrznych. Zaraz wejdziemy do środka. Tym pasem startowym dojdziemy zaraz na ekspozycję plenerową. Ale kino, zobacz, drewniane śmigło, Mikołaj. Po takim typie samolotu uzyskano pierwsze w dziejach polskich skrzydeł zwycięstwo. Pera spera d'astra. Czyli przez ciernie do gwiazd albo przez cierpienie do gwiazd. Każdy to może interpretować na swój sposób. Myślę, że najbardziej dosłownie mogli to interpretować właśnie piloci. Spluwa jaka podniesiona, pewnie po jakimś wypadku, co? Spluwa? Kurczę, fajnie. Takie 3-4 pomieszczenia? Sympatycznie to zorganizowane. Ej, a to co, jakiś symulator jest czy coś? Ty, no jak nic, symulator. Teraz chyba wchodzimy na jakieś tarasy widokowe. Dzięki. Jest kolejna hala jakaś. Jaki uroczy, mały, fajny, śmieszny śmigłowiec. Mi-2. Aż się chce go przytulić. Taką śmieszną ma mordkę. Weszliśmy do drugiego pomieszczenia, gdzie znajdują się takie smaczki tego muzeum. Pokażę wam teraz zdjęcia. O, na przykład to. To. A teraz pokażę wam, co z tego zrobili. Uwaga. 3, 2, 1. Tada! Ale kosmos. No, środeczek też doprowadzony do porządku, aczkolwiek fotel nie jest zbyt chyba wygodny. Już teraz wiem, dlaczego te fotele nie są takie mega wygodne, ponieważ pilot z reguły latał ze spadochronem i z tego spadochronu robił sobie taką poduszeczkę. Dzięki temu miał troszeczkę wygodniej. No. Wow. Z tego miejsca chciałbym miłośników lotnictwa zaprosić na obejrzenie filmu z nocy w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. To ten silnik jest z Messerschmitta, pochodzi z lat 40. Moc 2,5 tysiąca koni, pojemność 35,7 litra. I co to są? Rakiety odrzutowe. Madzi się zebrało przed chwilą na sentymenty, mówi: o, ja taką armatę miałam z moim bratem na współę. Ja myślałem, że się laleczkami bawiłaś. Kasa Airshow. W Dębinie odbywały się i chyba nadal się odbywają pokazy lotnicze. Chodzi się tutaj i z podziwem patrzę na te wszystkie eksponaty, ale też z takim lekkim przerażeniem, że tyle energii, tyle geniuszu wielu ludzi, tyle pieniędzy jest pompowane, że tak powiem, w takie niecne cele. Jeszcze chciałbym, żebyście zwrócili na jedną rzecz uwagę. Zobaczcie, jakie jest niebo za nami. Normalnie tyle różnych odmian naraz, że jestem w ciężkim szoku. Nie, Madzia? Tu jakieś takie statusy, fikusy, inne kolumbusy. Nieźle.
tutaj nawet ktoś się pokusiło na malowanie orła, a tu mamy tygrysa. Wlew spirytusu. Spirytusu. Mama jaką ciekawostkę znalazła. Taki malutki samolotik, a ma takie wielkaśne bomby. Taka mała wskazówka do tego rządowego samolotu. Bardziej komfortowo podobno wchodzi się od tyłu. O, a tu sytuacja dla... VIP. Myślę, że Mikołaj nie miałby problemu, żeby tutaj przejść, ale ja muszę się mocno schylić. Aż dziwnie, żeby tak prezydent wychodził. Ja to musiałem trochę się odchylić. Największy, jaki był u nas użytkowany i w swoim czasie największy na świecie, jaki był produkowany. No jest niesamowicie wielki, robi naprawdę wrażenie. Jakie są śmigła za długie? No długie są, takie długie. Się uginają, co? Ale konstrukcja. Ciężarówka. Okej, dzisiaj wyjątkowo otworzono przed nami jeszcze te teczki. Dobra, wizytą tutaj w śmigłowcu Mi 6 kończymy naszą wizytę w muzeum. Bardzo dziękuję panu Romkowi za oprowadzenie nas po tym obiekcie. I co, zbieramy się do domu.